Icha, witajcie ponownie po już długiej przerwie dosyć. O, przepraszam, zapomniałem o czymś dosyć istotnym przy nagrywaniu. Słuchajcie, no, wracam po długiej przerwie. Ale jestem. Mam nadzieję, że się cieszycie. I cóż, na dzień dobry, niech będzie coś z linii BF-ów. Czyli właśnie B1, który już jest z nami od jakiegoś czasu, ale jakoś tak nie miałem ochoty się nim zająć. Jest tutaj po Heinklach 112, a przed Emilami. No tu puszczę już, żeby się bitwa jakaś zaczęła. Dwułopatowe śmigło, jak widać, dwa karabiny maszynowe nad silnikiem. No i taka no sylwetka, no BF-a, no co tu dużo mówić. O, bastoń nam trafiło. Dosyć fajnie. Czy jest to samolot dobry? Nie. Ze wszech miar nie jest dobrym samolotem. No, nawet na BR-ze 1.3 są od niego lepsze maszynki, a to już dużo mówi, no. No cóż on może spotykać? No, Jaki 1 dosyć często, Łagi 3, I-153, P-26, Gladiatory, Fury. No, cały asortyment aliancko-rosyjski. I tak, kręci się... Ja osobiście odbieram, że jest dosyć ociężały, tak. No, silnik sprawia wrażenie strasznie słabego i nieodpowiedniego do rozmiarów tego samolotu, nie wiem. No to tak jakbyście, nie wiem, włożyli silnik od malucha i chcieli nim napędzać Jelcza albo, nie wiem, Stara. No, no, no da się, ale jest to wysoce nieefektywne, prawda? Kręcić się właśnie też nie jakoś, szczerze powiedziawszy, nie zauważyłem, żeby był w tym dobry, też sprawia wrażenie ociężałego, chociaż to może tylko takie wrażenie i wykręca. Ciąć można, oczywiście nie dwupłaty, nie idźmy tak daleko, chyba że traficie na kogoś, kto niezbyt dobrze umie grać jeszcze na tych niskich erach zwłaszcza, to też, one też się jednak swoimi specyficznymi prawami rządzą, bądźmy szczerzy. I tak, odnośnie roli tego samolotu w bitwie, najlepiej wyszukajcie jakieś sobie dwupłaty, wejdźcie im na ogon, no i wtedy właśnie na uniwersalnej amunicji te dwa karabinki 7 mm powinny wam wystarczyć. W innym przypadku, jeżeli chodzi o inne, no nie wiem, jakieś Hurricane'y, właśnie Łagi, też, ale wtedy raczej jednak mimo wszystko polecałbym strzelanie w kadłub i liczenie na to, że uwalicie im system chłodzenia. To jest... można po skrzydłach, ale wolę jakoś jednak mimo wszystko po kadłubie walić, bo też łatwiej trafić, a nawet jak jesteście blisko, to nie przelatują pociski, no bo jest to na szczycie kadłuba, no to jak mają się mijać. No, odległość celowania nie jest tu w ogóle istotna, jeśli chodzi o atakowanie bombowców, zapomnijcie. No chyba, że macie naprawdę, nie wiem, szczęście i podpalacie, jeżeli nie no to no, nie polecam takiego stylu życia. No bo po prostu nie macie wystarczającej siły uderzenia, zostawcie to lepiej, nie wiem, jakimś BF-om 110, o Dornierom, Heinkle też mogą być. W sumie, jeżeli to są te z dwudziestkami. Ale wy to raczej właśnie jakieś dwupłaty, względnie jakiś lżejszy myśliwiec. Jednopłatowy jeszcze. No woda do około jakichś tam 100 stopni, mniej więcej mniej. Ja lubię sobie to już jednak nie czekać, aż się zrobi takie krwisto-czerwone i zacznie odliczać. Nie ma to aż takiego znaczenia, czy na tych erach paliwa na 20 minut, 1000 pocisków. No więcej się paliwa nie opłaca brać i tak się... wystrzelacie szybciej niż z pocisków, niż z paliwa. Cóż jeszcze można o nim powiedzieć? W nurku jest nie najgorszy. No jak to BF, zwłaszcza na tych na 1.3, no. To wszystko jest jako takie w nurku, powiedzmy. No ale jakieś 600 na godzinę, może 700, ale to już... nie polecałbym jednak mimo wszystko. 600-650. I nie odwracajcie się za bardzo do góry, bo wam silnik zgaśnie, bo ma gaźnik. I tak, cóż tu mamy? Buffalo. P-36, który jest wyżej od nas, a jestem w pełni zrobionym Messerschmittem, więc... niedobrze. Dobra.
Stanowisko zestrzeliło sobie już jakiegoś kołka. To dobrze. To bardzo dobrze. Fury. Poleciałbym sobie na tego Fury'ego, wam powiem. I na tego Gladiatora zresztą też. Teoretycznie ten P-36 jest dla mnie największym zagrożeniem. Ale no... Nie chce mi się z nim walczyć, tak szczerze powiedziawszy, naprawdę. O, Heinkel dał sobie wejść... Pozwolił, żeby mu Buffalo wszedł na tyłeczek. No niedobrze, niedobrze. Bardzo niedobrze, tu coś w ogóle ciężkiego leci. Tak, ale i tak już teraz Buffalo są chociaż trochę słabsze, nie? No bo jak miały te 3 dwunastki, 1.7 i BR, o ile dobrze pamiętam, 1.7, to cóż, nie miały sobie równych, że tak powiem, na pierwszej erze. No bo co by mogło tutaj, przepraszam, bardzo zagrozić? No ale dobra, już dość o Buffalo, to jest materiał o Messerschmitcie BF-109B1. No, nie chciałem walczyć z P-36, ale P-36 do mnie przyszła, dobra, chodź tu. Chodź tu, nie, tylko nie utrata panowania, dobrze. Bo wiesz, jak bym cię widział. Dobra, coś. No i P-36 trochę do mnie szybsze, jak widać. Jeszcze trochę i będzie żywe. O, nie. Dobra, trochę ją poharatałem, ale lepiej na tym Hammerheadzie wyjdzie. Oj, dobrze, spokojnie. Patrzmy sobie. P-36 jest trochę cięższa, więc można spokojnie założyć, że jednak nie będzie aż... Ale jest niestety za to dużo szybsza, jak widać. Ale czy ona idzie na tego Heinkla 112? Tak, idzie. Jak dzik w żołędzie. Dobra. Kurczę, no chciałem sobie z dwupłatami powalczyć, pokazać jak to fajnie można podpalić, ale nie, muszę walczyć z Hołkiem, bo się znalazł tuż obok mnie. Jeszcze mnie trochę wystalował, dobrze, że w sumie nic w pobliżu tam nie było, bo to by się dużo gorzej skończyło. Jeszcze nie na swoje lotnisko ciągniesz, gościu? Chyba nie sądzisz, że ja się na to dam zrobić, co? No, zawracasz. I bardzo dobrze. A, bo ty masz kolegów tutaj. Już nie tak dobrze. Dobra. Do góry. Uda mi się. Wierzę, że mi się uda. Musi się udać. Przecież on nie może być aż tak szybki, prawda? Dobra. I mam cię. Mam cię, gościu, po prostu na wykroku. Chodź tu do mnie. No patrzcie, później opadł, ale i tak jest porównywalnie szybki. Dobra, chodź tu. Trochę zwolnić. Jest tak szybko, żeby się przypadkiem przed nim nie znaleźć. No i widzicie. Nie wiem, mu strzelam, ale robić to mu za dużo nie robił. Ale teraz seria poszła fatalna. Połowa amunicji już. A co? Oczywiście jak tak pokazuje się, to można równie dobrze w skrzydełka strzelać, nie? To tam... Nie żałujcie sobie. Dobra, ustawienie bojowe, klap i lecimy. Jak on mi już odchodzi. Mimo, że tak manewruje, to zobaczcie, ile on jest szybszy w ogóle. Ja nawet nie mam porównania. Ja nie mam nawet startu do niego, jeżeli o to chodzi. Jak jeszcze jego koledzy przylecą. Chodź tu, snajp pilota. Yeah! Skrzydło! To tylko 700 pocisków. Na pewno. Opłacalne. Kogo ja próbuję szukać, no ale dobra. Hurricane wystelowany. No to przydałoby się pomóc Heinklowi, nie? No Hurricane'a powinniśmy dogonić już co jak co. Zresztą takiego, który stalował nieopatrznie. Dobra, chodź tu do mnie, chodź. Chodź maluczki, chodź. No. Zajmij się ogniem. I pięknie, jest drugi. Zobaczcie jak to jest w ogóle, ja mu strzelam w kadłub, no tak zespolenie, może skrzydł z kadłubem, a urywa mu się to gdzieś tam daleko od miejsca, w którym celowałem. No ale okej, nie ja projektuję damage modelem. Znaczy to nie mój problem. Gladiatorze, chodź tu do mnie.
Chodź do mnie. Chodź. Mam 100 pocisków jeszcze. Mam szansę ci coś zrobić. 80, to już jest trochę gorzej. Ale dalej mam szansę. Chodź do mnie, gladiator. Chodź. Wiem, że nie chcesz. Wiem, że to boli. Jeszcze 42 pociski. Po 40 już zacząłeś dymić. Dobrze. A! On chyba jednak jest w stanie lecieć wolniej niż ja. Do góry. Dobrze. No to on sobie po prostu wylądował. No tak. Bonusy ze stałego podwozia, nie? Jak? Jak to się... Co? Aha, nie, no fajnie, to wcale nie wylądował dlatego, że ja go do tego zmusiłem, nie? Czy coś w tym stylu? Nie, no przecież... Przecież... Nie, w ogóle. Ani trochę. Nie tak, że ja mu pewnie silnik rozwaliłem, albo ktoś inny. Okej. Okay. Spuśćmy na to zasłonę umilczenia. Zwłaszcza, że P36 już się zbliża. Oj, no że tu odnośnie paliwa, widzicie, 11 minut paliwa, 42 pociski. Zbyt wesoło nie jest. Więc jak ten P36 by do mnie podleciał, to miałby duże szanse, żeby mnie zastrzelić, bo ja bym mógł go w sumie jedyne co to ramować. Albo zaciągnąć pod lotnisko, ale biorąc pod uwagę, że gdybym od niego wolniejszy, to wcale nie jest takie pewne. Dobra, ale został już tylko ten i ktoś jeszcze, jakiś hub. Buffalo. Z deszczu pod rynnym. Jeden wytrzymały, drogi wytrzymały. No nic, może sobie tu Junkersa, może tu Heinkla sobie wezmą. A ja na spokojnie. No widzicie, przy glebie jakieś 400 na godzinę wyciągamy. Na wepie oczywiście. No, szału nie ma. Tyłka nie urywa. No ale jakoś żyć trzeba. Dornier zastrzelił Buffalo. Jeszcze trochę i zwyciężymy. Nie wiem co tam zaszło, ale to się nie... Teoretycznie to się nie powinno zdarzyć. Chyba, że Buffalo poszedł na Hedona z Dornierem, co w sumie nie jest takie nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę no to, gdzie jesteśmy. Ale mimo wszystko jest to dziwne. No, ja bym tak nie postąpił, na pewno. Dobra, no to, że został... P36 Hawk. I jest. Czy on też pójdzie na czołówkę z Dornierem? Proszę Państwa, przyjmuję zakłady. Jeśli uważacie, że tak, dajcie łapkę w górę pod tym filmem. A jeśli uważacie, że nie, to dajcie łapkę w dół. Głosowanie rozpoczęte. Dobra. O Jezu, zapomniałem, że to tak łatwo traci energię. To jest właśnie tak, jak sobie wróciłem trochę do War Thundera, to raczej... Latam na trochę wyższych erach, gdzie te samoloty lepiej trzymają energię i zapomniałem, że tutaj wystarczy no, zmniejszyć ciąg, znaczy zmniejszyć otwarcie przepustnicy i ten samolot już praktycznie zwalniam. Dobra, klapy do lądowania i spokojnie 200, jest całkowicie sterowny. To co jest właśnie fajne w tych współczesnych samolotach, że one przy takiej małej prędkości jeszcze są manewrowe. No ten to chyba trochę przesadził, no ale okej. Nie wiemy co tam zaszło, nie osądzajmy. O, zatrzymaj się. Dobrze. Jest. Wylądowaliśmy. Dwa fragi. Uważam, że całkiem w pytkę. Powinny być trzy. No ale wiadomo. Przecież to, że komuś wyeliminuje silnik i on musi lądować pośrodku niczego, to nie jest zestrzelenie. To jest rozbicie się jego. Chyba, że mu ten silnik padł, bo go przegrzał. W sumie nie można tego wykluczyć. O, P36 leci w moją stronę. Bardzo dobrze. Szkoda, że nie ma bomb żadnych do tego. Zresztą mi to by się czasem przydały. No ale od tego mamy bombowce, nie? W ogóle zobaczcie, jestem jedynym lekkim myśliwcem, który przeżył z tej całej zgrai. Zostały od nas jeszcze tylko dwa ciężkie myśliwce i dwa bombowce. No to...
Znaczy, można polemizować w sumie z tym, czy sztukas tutaj na tym poziomie to jeszcze jest bombowiec, czy może już raczej samolot szturmowy, albo nawet myśliwiec można by go było potraktować przy odrobinie umiejętności i samozaparcia. Okej. Okay. I lecimy po P-36, który się uwziął na naszego Heinkla. Oczywiście wcale nie jest powiedziane, że dolecimy, bo nasz Dornier może po prostu pojazdy poniszczyć i ta bitwa się skończy, zanim dom doleceł. Cała ta wyprawa na lotnisko